słuchajcie w ogóle jaki totalny sztosik, Liverpool wczoraj wygrywa 3-1, do 3-1 do słuchajcie z Manchesterem City e, na King Power Stadium w Leicester o Puchar Dobroczynności, Puchar Ekstra, Boże Ekstraklasy, Super Puchar Anglii nieistotne, dwie, znaczy to prawdopodobnie top 5 najlepszych drużyn świata bardzo fajny meczek, którego niestety nie widziałem bo były inne rzeczy natomiast, natomiast słuchajcie e, sezon otwarty, sezon uznano za rozpoczęty Taki mam kajecik do Liverpoolu na ten sezon, mam też kilka innych zeszłych sezonów. W każdym razie, Aleksander Arnold i Salah strzelają brameczki dla Liverpoolu i w sumie powiem szczerze, że taki gra nerwów, gra pozorów, gra dwóch wielkich menadżerów Klopa i Guardioli. Na razie 1-0 dla Klopa, ale oczywiście Liga i tak zweryfikuje tak naprawdę prawdę. Dobra, w ogóle w jakim składzie zagrał, e, zagrał e, podstawowym składzie zagrał Liverpool? Bo dzisiaj jest głównie o Liverpoolu, o Lidze Angielskiej. Znaczy o Lidze Angielskiej, właśnie o tym meczu. Więc tak, Adrian, bo. E, Alison kontuzjowany, Adrian, teren Aleksander Arnold, Mati, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Tiago, Salach, Firmino i Diaz. Bardzo fajna jedenastka, generalnie jedenastka, do której nas klub przyzwyczaił w, w ubiegłym sezonie. I. Powiem, że wyglądało to, widziałem skróty wyglądało to naprawdę całkiem nieźle. Powiem, że piłeczka pracowała pomimo, pomimo tego, że jeśli chodzi o same statystyki, jeśli chodzi o same statystyki, to e, jakby troszeczkę mm, Manchester City przeważał. Zaraz sobie dokładnie przeczytam. E, sobota w e, tarcza wspólnoty jest Liverpool, Manchester City. Statystyki mniej więcej wyglądały tak. Telefonik: e, Posiadanie piłki 43 Liverpool, 57 Manchester City. Strzały na bramkę. 4 dla Liverpoolu, 8 dla Manchesteru City. Spora rażąca nieskuteczność, muszę przyznać, zawodniku Guardioli, ale generalnie kto by się tym przejmował, tak naprawdę. Najważniejsze, że jest zwycięstwo. W każdym razie, słuchajcie, moja ulubiona statystyka, podań, podania cenne: 324 Liverpool, 459 Manchester City, można powiedzieć, 48 do 50, 51 do 48 dla Manchesteru City, niebezpieczne ataki. To są te najfajniejsze rzeczy, które tak bardzo lubię. No i powiem szczerze, i tak e, zobaczymy, jak to, zobaczymy, jak to wyjdzie za, za tydzień, kiedy się już rozpocznie sezon, gdyż e, obie ekipy e, nie powiem, że zagrały na pół gwizdka, ale z tego, z tego co czytałem opisy i tak dalej, w skurtach tego się oczywiście nie widzi, to e, widać było generalnie, że e, no tak zagrały na 70 prostek Wiadomo, to, że troszeczkę się obserwowały, wyczuwały, sprawdzały. Trenerzy też specjalnie nie chcieli forsować zawodników, bo nie mi się, Puchar dobroczynności jest pucharem takiej, nie wiem, piątej kategorii. Jest jeszcze Puchar Ligi, jeszcze jest Puchar Anglii, jest jeszcze Liga i Liga Mistrzów. Są jeszcze cztery rzeczy do wygrania. Na razie Liverpool wygrał pierwszą. Mam nadzieję, że nie będzie to jedyna, bo ja mam taką pewną teorię a propos Liverpoolu, że to jest troszeczkę jednak taka trochę, że to jest taka trochę sinusoida, znaczy trochę bardzo, że ten swój top, który Liverpool miał, to właśnie chyba był koniec tego sezonu, kiedy, no, no wiadomo, tam no, tam tam giganci ścigali, no, Jeden punkt straty do Manchester City na koniec ubiegłego sezonu. Fantastyczna końcówka, zresztą Liverpool tam miał chyba 7, 6 zwycięstw na 7 możliwych, więc całkiem ładnie lecieli. Nie przegrali City na ich stadionie przecież w kwietniu, czy, 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 czy na początku maja, dokładnie, nie pamiętam jeszcze teraz. Natomiast, yy, no, no, generalnie fajnie się to zapowiada. Yy, co jest ważne? Ważne jest to, że. Yy, Właśnie ta sinusoida, chodzi o to, że tak jakby Liverpool już osiągnął ten wierzchołek i pytanie się, jak ten wierzchołek będzie tak powiedzmy, rozciągnięty. Nie tak jak na, na wykresach, jeżeli ten na przykład w, w, wierzchołek będzie powiedzmy, dosyć taki płaski, taki krótki, no to generalnie ta równia pochyła będzie dosyć y, taka prędka. Natomiast jeśli będzie troszkę tak y, wybrzuszony, no to może jeszcze uda się parę miesięcy sezon uratować. Zobaczymy, nie mam pojęcia. To jest moja teoria. Natomiast to, co Liverpool gra i to, co obserwuje futbol od wielu lat, wiem, że drużyny mają swój top i potem po prostu troszeczkę zaczynają grać gorzej, aż osiągają swoje tak zwane dno minimum. Znaczy to, co po prostu to, co się dzieje, na przykład z Manchesterem United, to, co się działo przez moment z Barcelona, czy dalej, z Barcelona w sumie tak naprawdę nic nie wygrała, po prostu ma dobre transfery. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Lewandowski też nie zachwyca w sparingach, podobno jest bardzo sfrustrowany. Ksawi chce go naprawić. Zobaczymy, to wszystko, wszystko zweryfikuje, zweryfikuje liga. Natomiast, e, natomiast e, super, że Liverpool wygrywa mecz, super, że 3 do 1, super, że zdobywają Puchar Dobroczynności. Zostanie to w anałach futbolu na wieki, e, e, ewentualnie na dziesięciolecia, e, dla, dla ludzi, którzy się tym interesują, statystykami, historią i tak dalej. Tak, Ale tak naprawdę jest to mecz, który e, w sumie świadczy o niczym. No, niewiele wiemy po tym meczu, dowiemy się dopiero jak się zacznie ta prawdziwa e, weryfikacja drużyn, czyli e, Premier League. No, gra, gra co tydzień, no więc e, wtedy, wtedy to się okaże. Dobra. Tyle o tym meczyku. Yy, jeśli chodzi o drużyny, które grały w, w eliminacjach Ligi Konferencji, sorry, nic się nie zmienia. Moje zdaniem nic się nie zmienia. Mamy cztery drużyny, nie ma jeszcze początku sierpnia, dwie drużyny już odpadają. OK. Yy, Pogoń Szczecin grała z Brandby. No łomot totalny 0-4. Nie, nie będę się znęcał nad nimi, bo, bo po pierwsze ich lubię, a po drugie no, to był Brentby. Każda drużyna by z Brandby przegrała, czy byłby to Lech, czy przypuszczam, że gdyby to Raków, tak, tak samo. Także, yy, także sorry, no, po prostu pogoń trafiła słabo w eliminacjach. Natomiast Lechia Gdańsk, która przegrała u siebie 1-2 z, z, z Rapidem Wiedeń, widziałem końcóweczkę, mogli Mogli uratować, walczyli, gryźli trawę, Szacun. No, najważniejsze, że po prostu się nie poddali. Nie było Bęcków, tylko naprawdę, no, te feralne dwie minuty, gdzie stracili dwie bramki, ale potem naprawdę to całkiem źle szło. Szkoda, Szkoda. Yy, Lechia Gdańsk w perspektywie gry w trzeciej rundzie eliminacyjnej. No ale taki jest futbol, no, jest dosyć e, brutalny. Weryfikują go najmniejsze błędy, które właśnie Lechici w obronie popełnili. Życie. E, Lech awansuje, Raków awansuje. E, nie, nie, nic więcej na ten temat nie powiem. Oprócz tego, że właśnie sobie sprawdzam na e, flash score, słuchajcie, i a propos Lecha, naprawdę nie jest dosyć ciekawie. W tej chwili Lech e, przegrywa, o jest, 1-2. Lech przegrywa, słuchajcie, z Wisłą Polską, 1-2. Kolejna bramka dla Wisły, pozdrowała Wolskiego. Aktualnie wygląda tabela tak. Raków-Częstochowa prowadzi 3-1 ze Stalomielec, Lech-Poznań przegrywa 1-2 z Wisłą, Płock. Dzisiaj Pogoń-Szczecin jeszcze wygrała z Jagiellonią-Białystok, a przedwczoraj warszawska Legia uległa Krakowi 0-3, co jest dosyć moim zdaniem troszkę niespodzianką, ale patrząc na aktualną tabelę Krakowia już wyprzedzała Legię o 5 punktów, czyli tak naprawdę w sumie nie bardzo wiem czego się mogę spodziewać. Krakowia bardzo fajnie rozpoczęła sezon, powiem szczerze, że jestem trochę w szoku, zresztą większość ludzi jest w szoku. Tak samo Wisła Polska. Jeżeli Wisła Polska dowiezie zwycięstwo w Poznaniu do końca, będę też w totalnym szoku. Ale o to właśnie polega futbol, że wygrywają ci teoretycznie słabsi i jest po prostu ciekawi. Dobra, e, jeśli chodzi o to, styknie e, w Championship, Dzisiaj końcóweczkę oglądałem Sunderlandu z Coventry. Sunderland w ogóle po wielu, wielu latach awansował, wreszcie wraca do, do tego przedsionka Premier League. E, liczę na tę drużynę, zresztą chyba większość z nas liczy. Tak naprawdę, wszyscy Sunderland kochamy po tym słynnym serialu na Netflixie, którego tytułu w tej chwili chyba nie pamiętam. Nie, Sunderland Till The Grave, coś takiego chyba. Sunderland aż po grup. No, taki był serial, tego, taki był tytuł tego serialu. Naprawdę był bardzo fajny. Także spoko. Dobra, chyba se tyle co chciałem pogadać na temat y, meczów. Jutro, co się jutro dzieje, zobaczmy. Jutro gra Ekstraklasa, jutro gra Krona Kielce ze Śląskiem Wrocław. A wczoraj w naszej ekstra klasie. Kto tam. Co jeszcze ominął mnie? A! Radom jak radom przegrywa z górinkiem, dobrze, 0-3. Mieć legnica uległa warcie Poznań 1-2. Na tą chwilę, na tą chwilę, słuchajcie, wygląda tak, że jest 75. minuta, gdzie Raków prowadzi 3-1 i Wisła Polsk prowadzi w Poznaniu 2-1. Wygląda mniej więcej tak. Wisła Polsk pierwsze miejsce 9 punktów, Krakowia 9 punktów, drugie miejsce, trzecie miejsce Raków, ale tylko dwa spotkania, nie trzy, bo Raków jeden mecz przełożył. Pogoń Szczecin na miejscu czwartym. E, Śląsk Stal, pomimo tego, że przegrywa, ma już cztery punkty. Stamielec y, i plasuje się na miejscu szóstym. Jeśli chodzi o, o te y, drużyny, które y, są aktualnie w tej strefie spadkowej, jest to, są to nasi Pucharowiczej. Przypadek Lechia Gdańsk. Pias Gliwice i aktualnie przegrywający mecz 1-2 z Wisłą Lech Poznań. Ciekawe czy to będzie kasus Legii Warszawa z zeszłego sezonu, kiedy przecież jak Legia całkiem nieźle sobie radziła w Europie, to pamiętamy wszyscy jak Legi szło w lidze. Szło jej fatalnie, chyba przegrała 17 spotkań na 34 spotkania. Połowę meczów po prostu przerżnęli. I Lech Poznań również nie wygląda aktualnie kolorowo. W lidze im życzę, w Pucharach im życzę zwycięstw. Natomiast, bo wiadomo, kibicujemy polskim drużynom, bo przecież tak wypada. No, i oczywiście chcemy, żeby jak najwięcej zdobywały punktów do rankingów UEFA. Tyle ja chyba dzisiaj. Życzę Wam spokojnej, deszczowej, fantastycznej i spektakularnej niedzieli. Gręba Piotr. Do zobaczenia. Hej.